nic nie stoi na przeszkodzie, aby za pomocą kilku prostych metod nauczyć się rysować tą postać ludzką tak samo, jak rysujecie dużo prostsze przedmioty. Zaczynamy przeważnie od tego, że musimy wyznaczyć wysokość człowieka. Nie zaczynajcie rysunku od stóp, ponieważ jak zaczniecie rysować od stóp, pójdziecie do góry, to głowa może się nie zmieścić. Jeżeli zaczniecie od głowy i będziecie iść w dół, może być tak samo. Dlatego najpierw musimy wyznaczyć miejsce, gdzie kończy się głowa i kończą się nogi, które pomagają zaobserwować, jak to rzeczywiście jest zbudowane. U dołu też ramiona pogrubiam w taki oto sposób. Dorysowuję dwie kreski obok tej wcześniejszej, zwężające się ku dołowi. Dotarłem do miejsca, gdzie są dłonie. Po kroku udało nam się zbudować tą postać. Poprawię jeszcze na koniec ramiona. Czasem są takie szczegóły, że na pewno sobie nie poradzicie, mając zbyt grube narzędzie. Wtedy rzeczywiście ta zmiana i dodanie cienkopisu będzie bardzo korzystne. Pełniać bez końca, ale zawsze starajcie się, żeby przy cienkopisach było troszeczkę więcej kontroli nad rysunkiem. I w tym miejscu pojawi się zarys obuwia. Tutaj znowu zrobimy coś takiego. No i właściwie sylwetkę mamy gotową. Jeżeli chcielibyście ją troszeczkę urozmaicić, to możecie niektóre elementy zrobić czarne. Dzięki temu nam się uda pokazać, że to ubranie ma jakie fałdki, gdzieś jest pozaginane i tak dalej. Na końcu jeszcze poprawię tutaj kilka miejsc. Tam, gdzie chcę, żeby było troszeczkę więcej cienia. Jeżeli się okaże, że cienkopis jest za gruby, mogę zawsze wziąć cieńsze narzędzie, za jego pomocą dodać szczegóły, które były nie do wykonania przez użycie tego grubszego cienkopisu. No i postać gotowa.